Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby on już zapłonął. Słyszymy w Ewangelii Łukaszowej słowo Jezusa o ogniu, o tym, że Jezus pragnie, by jego ogień zapłonął. O jaki ogień tu chodzi? Czy Pan pragnie zniszczyć ten świat w pożodze ognia, pożaru? Nie. Ogień tutaj to zapał, to mocny impuls, a jest nim dla nas moc Ducha Świętego. W Dniu Zielonych Świąt Duch Święty spoczął na apostołach pod postacią ognistych języków. Duch Święty jest jak ogień, co daje prawdziwe życie, zapala do życia. Jeżeli coś niszczy, to wyłącznie to, co jest grzechem, a rozpala ludzkie serce miłością. Jan Paweł II wyjaśniał w swojej encyklice o Duchu Świętym, że Duch Święty to ogień z nieba, który przemienia nas w ofiarę miłą Bogu. To On sprawia, że jesteśmy naprawdę Bogu oddani i że Bogu się podobamy. Tu przypomnę słowa świętego Augustyna. Jeśli powiesz dość, jesteś zgubiony. Staraj się zawsze iść do przodu, nie ustawaj. Nie trwaj w tym samym miejscu, nie cofaj się, nie zbaczaj z drogi. Lepszy kulawy, który idzie po ścieżkach, niż ten, kto biegnie dobrze, ale poza wyznaczoną trasą. I dodaje Augustyn: zastanów się nad sobą i nie zadowalaj się tym, kim jesteś, jeśli chcesz osiągnąć to, kim nie jesteś. Bo w chwili, kiedy się zadowoliłeś tym, kim jesteś, zatrzymasz się w miejscu. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę o pomoc. Ona jest Matką Nadziei. Różaniec może być takim ogniem, co zapali nas do poddania wszystkiego w naszym życiu Panu Jezusowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,